Po raz ósmy mieszkańcy miasta spotkali się na świdnickim rynku, aby razem świętować i bawić się w trakcie wspólnej Wigilii. Zabrakło w tym roku historii o narodzeniu Jezusa w wykonaniu samorządowców, ale w zamian był Mikołaj ze swoją wesołą gromadą. Jak co roku harcerze serwowali barszczyk, a komendant chówca ZHP Świdnica Piotr Pamuła przyniósł na rynek betlejemskie światło pokoju. W Betlejem odbyła się tradycyjna ceremonia zapalenia światła pokoju. Od oliwnej lampki w grocie narodzenia betlejemskie światło pokoju zapalił 9-letni Tycjan z Linz w Austrii. Wyróżniony chłopiec przekazał ten magiczny płomień ponad 100 austriackim pielgrzymom, którzy na tę ceremonię przybyli do Betlejem. Otrzymane światło zostało przetransportowane w specjalnej lampie austriackimi liniami lotniczymi. Sztafeta betlejemskiego światła pokoju organizowana jest od 1986 roku. Corocznie, tuż przed Adwentem, wyróżnione za aktywność społeczną dziecko z Górnej Austrii zapala w grocie narodzenia Jezusa światło. Przewozi je do swego kraju, by następnie przekazać je mieszkańcom swojej ojczyzny oraz krajów sąsiednich. Pokój jest w nas. To hasło przyświecające tegorocznej sztafecie betlejemskiego światła pokoju. Już po raz 24 do Polski dotrze płomień, dociera płomień, który jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Światło pokoju przekazano parlamentarzystom, duchownym i samorządowcom obecnym w trakcie Wigilii wszystkich mieszkańców. Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych. Tyle bowiem wokół nas zła, na ile pozwolimy. A tyle może być dobra, ile uczynimy. Szanowni Państwo, czyńcie dobro, roznosząc dobrą nadzieję przed Bożym Narodzeniem każdego dnia, aby Boże Narodzenie zapaliło się w naszych sercach i trwało cały rok. Nie zabrakło życzeń ze sceny od władz miasta i powiatu oraz przedstawicieli różnych wyznań religijnych. Jako pierwsza złożyła je prezydent Świdnicy Beata Moska-Słaniewska. Dołączyli się do niej wicestarosta Zygmunt Worsa, wicewójt gminy Świdnice Zbigniew Kanicki i posłowie Teresa Świło oraz Robert Jagła. Dla mnie Boże Narodzenie to symbol narodzin właśnie. Narodzin nie tylko Jezusa, ale narodzin nowych planów, nowych marzeń, nowych nadziei. I tego Państwu serdecznie życzę, byśmy skupieni w rodzinnym gronie pomyśleli o nadchodzącym roku, o tym, co byśmy chcieli, żeby dobrego w naszym życiu się wydarzyło. Życzę Państwu pięknych, pogodnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Proszę przyjąć ode mnie i od całego zarządu powiatu życzenia zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, dlatego że każdemu z nas jest bardzo potrzebne. A w okresie świąt i całego 2015 roku spokoju w rodzinnym gronie i wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz dużo, dużo dobrego. Dziękuję bardzo. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu i Państwa najbliższym życzyć zdrowych, pogodnych świąt. Życzyć, aby każdy dzień nowego 2015 roku był lepszy od tego, który mija. Życzę Państwu dużo szczęścia i dużo radości. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. O znaczeniu tego święta przypomniał biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec. Życzę, abyście Państwo Jezusa przyjęli do siebie i żeby ten główny bohater tych dni świątecznych właśnie był zauważony. Nie był gdzieś na marginesie. Wtedy święta będą udane. Niech Jezus znowu narodzony wszystkich Państwa obdarzy radością, pokojem i swoją miłością. Szczęść Boże. Życzenia złożyli także biskup ewangelicki Waldemar Pytel oraz pastor Kościoła Zielonoświątkowego Dariusz Suszek. Słyszymy Ewangelię, czyli dobrą nowinę o narodzeniu Zbawiciela świata, o Chrystusie, który pragnie wejść do naszych domów, do naszych rodzin, do naszego społeczeństwa, aby dać nam pokój, aby przełamanie się opłatkiem nie było tylko i wyłącznie pustą tradycją, ale było ważnym symbolem,
który dzięki Chrystusowi pozwoli nam być kimś lepszym. Pomimo braku białego puchu, w niedzielny wieczór na Świdnickim Rynku bez problemu można było poczuć klimat świąt. Była tradycyjna szopka, a w niej figury biblijnych postaci i żywe zwierzęta. W ten sposób zakończyła się świdnicka kolęda, a wraz z nią jarmark bożonarodzeniowy.